Siemanko, tutaj Michimi Gaming i dzisiaj chciałbym wam przedstawić poradnik, w którym wam pokażę, jak zrobić swój serwer Bucket i jak zrobić swój serwer non-hamachi. To był w poprzednim poradniku, zrobię tutaj jakąś adnotację w tej chwili. I tak, na pewno będzie nam potrzebny, jak, że to nazwa, oprogramowanie Bucket, więc wpisujemy w internet bookkit.com. I wchodzimy w forum Bucketa. I teraz tak, musimy znaleźć na pewno download, więc wchodzimy w Bucket Dev. Tutaj ogólnie mamy opisane o tym Bookicie i w ogóle, ale my chcemy download, więc wchodzimy w Get Craft Bucket. I tutaj mamy ogólnie o... Tutaj właśnie mamy opisane o ustawieniach serwera i w ogóle. Tam na głównej stronie też było chyba link, tak, główny do ściągnięcia Craft Bucketa, ale ja tutaj wam wejdę i tutaj wam pokażę, ponieważ jeszcze tu będę skorzystał z tej strony. Więc tak, kopiujemy, ściągamy Bucket z tej strony. Tutaj klikamy link i teraz tak, czekajcie, muszę sobie wyłączyć FPS-y, które mi przeszkadzają, okej. I teraz nam się ściąga i to będzie nam potrzebne, lecz też mogę wam podać to, co ja mam tutaj, chwileczkę, te linijki, co ja mam tutaj, ponieważ one jakoś moim zdaniem lepiej działają. Tutaj jest dla Ewy siedmiobitowej, siódemki i chyba właśnie 64-bitowej. Tutaj mamy dla Ewy siódemki, ale 32-bitowej. Tutaj mamy, czekajcie, jak widzę, dla szóstki 64 i 32. Tak, dobrze mówię? Tak, 32. Więc te linijki wam wpiszę w opisie. No dobra, no. I będziecie mogli sobie skopiować. Jeżeli wam nie działa, to po prostu to sobie kopiujecie i wklejacie. I zawsze, jeżeli wam będzie... nieważne, nic nie mówię. Więc nam ściągnął się ten Bucket. Mamy tutaj... wyciągamy go na pulpit. Bierzemy sobie, tworzymy nowy folder. Chwileczkę, chyba źle stworzyłem. Nowy folder, nie nowy skrót. Server Bucket. Wrzucamy tam, ten nasz plik. Odpalamy. No, ładuje nam się serwer, znaczy pliki serwera nam się wczytują. Chyba nam już się wszystko wczytało, więc teraz na pewno będziemy potrzebowali łatkę i tą łatkę, no mówię, zrobicie sobie, że tworzycie nowy ten, nowy dokument tekstowy, wpisujecie byle co i na pewno musicie go zapisać jako .bat. W tej chwili nam się nie zapisał, bo muszę za chwilę, no za chwilę wam pokażę. Musimy wziąć, no ten, to skopiować i wkleić tutaj. Ja wam właśnie to wpiszę w opisie. Tutaj jest, tutaj jak widać mam, że używam dwóch tego gigaramu na serwer Minecraft, bo tak, no dobrze, na serwer Minecrafta, przepraszam, że tak zamieszany jestem, ale jak już nie mam dzisiaj tego weny do kręcenia filmików i właśnie niedawno też kręciłem tamten poradnik, więc tak trochę mi się myli. Więc jeżeli chcemy, żeby było tutaj nam tylko 1 giga zużywało, więc piszemy 1024 i tutaj też musimy wpisać 1024, bo to jest od do ile ma zużywać, a chcemy tylko tyle, żeby nam zużywało i zapisujemy to po prostu. Ja wszystkie wam tutaj, bo po prostu to jest tak, że 1 giga to jest 1024, 2 giga to musicie po prostu dodać jeszcze raz i tak te musicie to dodawać co chwila, żeby ten, żeby wam się nie pomyliło. Bo inaczej może wam nie pójść. Aha, przepraszam, musimy to zapisać jako właśnie coś tam .bat, tak. Chwileczkę, źle zapisałem, bo to nie może być tak. Teraz nie dokument tekstowy, wszystkie pliki. Coś tam, .bat. Stworzył nam się, jest KK. I teraz odpalamy przez ten a, przepraszam, musimy zmienić. Tak jak tutaj mamy chwileczkę. Rzućmy sobie na chwilę tu notepada. Żeby.
żeby edytować. I teraz tak, jak widzicie, tutaj mam craftbucket.jar i musimy ten to tego bakita nazwę musimy mieć taką samą, zmienić na taką samą, albo tam zmienić na taką samą, co tu jest. Przepraszam, tutaj tak, i teraz powinno działać, wszystko jest dobrze. Zamknijmy i teraz, aha, coś źle. Okej. Chyba, że tam, no, potrzebuję. Nie można, ponieważ jest otwarty. Aha, okej. Bo właśnie odpaliliśmy serwer, jak nam się wczytywały pliki, więc nie możemy go edytować. Musimy teraz zamknąć w procesach. I teraz możemy edytować. No, jak widzicie, bardzo jestem rozkojarzony dzisiaj. Nie usuń. Zmieni nazwę, ludzie. Ile jeszcze faili popełnię? Okej, okay, odpalmy serwer, jak widać, wszystko się wczytuje. Ten serwer można wgrać, na ten serwer można wgrać pluginy, które znajdziecie tutaj. Chwilka, wyjdziemy stąd. I tutaj mamy get plugins. I tutaj mamy różne pluginy opisane, co robi. No, radzę na start ściągnąć sobie ten Essential, chyba tak się to pisało. Tak, ten ogólnie ten sam Essential, ponieważ to jest podstawowy plugin, który na pewno się przyda. No i teraz tak, to już będzie dłuższy prawnik i będziecie potrzebowali Microsoft Virtual C++, ponieważ jeszcze pokażę wam, jak edytować pluginy. Teraz mamy odpalony serwer, wszystko nam się wygenerowało, mapy i w ogóle, i teraz ściągamy sobie jakiś właśnie ten plugin. Wejdźmy w bookit. Nie wiem, po co ja to zamknąłem. Nie, get plugins. No i właśnie ściągnijmy sobie tego Essentiala. Essential. Jak będziecie chcieli, to mogę też w innych odcinkach wam pokazać. Co mam pokazać? No, jak edytować inne pluginy, na razie pokażę wam ten jeden, bo znaczy nie dokładnie, będzie chyba na pewno poradnik, jak dokładnie skonfigurować co, gdzie, jak, ale na razie tak wam pokażę. Wrzucacie po prostu tutaj zapomniałem, musicie teraz zamknąć serwer, od nowa odpalić. Teraz za chwilę będą się wczytywały pluginy. Widać Essentials. Teraz mapa się wczytała, tam się powczytuje trochę. I jak mamy serwer, działa, jak widać. Tylko jeszcze będziemy musieli właśnie dopisać w server properties. Musimy IP oczywiście nasze wpisać. Tutaj pokazywałem wam już, jak stworzyć serwer. No, w poprzednim poradniku non-hamachi. Właśnie teraz tworzę. Przepraszam, błąd. O, zapiszmy. Teraz odpalmy. Wejdę teraz na serwer, żeby wam pokazać, że działa. No. I chwila. O! Przepraszam, nie pokażę wam. Nie pokażę, ale normalnie powinno wam wszystko działać, ponieważ mi się. No nieważne, no moja sprawa. Jak widać, działa wszystko odpalone. Możecie sobie wejść na serwer i sami sprawdzić, znaczy na swój. I teraz edytowanie pluginów. Żeby już było krótko, żebym się więcej failów nie popełniał. Tak, musimy otworzyć przez Microsoft Virtual C++. Otwieramy nasz serwer i plugins Essential i musicie tu wybrać wszystkie pliki i config. Obojętnie jaka wersja, ważne, żeby to był C++. I teraz tak, zaczynamy od początku. Tutaj mamy Essential Global, tutaj mamy color code, between, i tutaj macie różne kolory, od 0 do 9 i od A do F są. Jak w internet wpiszecie sobie te tam Minecraft kolory, to będzie wam tabela pokazywała. I to jest name, color name opsów, czyli adminów. Dobrze, to kolor czerwony i każdy admin będzie nick się wyświetlał jego na czerwono, więc tutaj możecie wymienić sobie na przykład na 2. Teraz tak, the chosen names of sons. Niki poprzedzane będą tyldą na serwerze. Tutaj nieważne, to i wam nieważne.
Część nie. Znaczy tutaj ogólnie, że jak wchodzi się na serwer, to będzie wam pokazywało listę tych graczy. Jak nie, to false. Jak nie chcecie, żeby pokazywała, jak wchodzą ludzie na serwer, żeby nie pokazywała, to możecie false. Teraz tak, tutaj tu jest czas, cooldown, że jak wpisujecie komendę home, tp, etc. i takie, znaczy etc., czyli takie inne, etc., żeby, no i czas, na przykład wpisujecie home i na przykład, że musi być czas odczekać 3 sekundy. I kolejne to jest, jak przyjmujemy chyba, aha, ile czasu musi minąć, jak ktoś nas zaatakuje, żebyśmy mogli się tepnąć. Kolejne. Chwileczkę, muszę przeczytać, przetłumaczyć sobie. Tutaj jak czekajcie, nie możemy, aha, nie możemy uciec jakby z pola bitwy i to samo czas tutaj podajemy. Aha, tutaj mamy po ilu sekundach możemy użyć heala, chyba od walki czy coś takiego, albo od siebie, że uchyla się i 60 sekund musisz czekać. Koendy, tutaj mamy zablokowane przedmioty, których nie można sobie dawać, na przykład 11 to jest lawa, 10 to też jest lawa, tylko jedna to jest stała, a druga nie. I chyba TNT, z tego co pamiętam. I tutaj jeszcze możemy Ethan Spawn Blacklist, tutaj możemy też sobie dopisać. I jeszcze regulamin, tak, to jest regulamin spawn itemów. Regulamin spawnu itemów, tutaj nie będę wam tłumaczył, bo to nie na dzisiejszy odcinek po prostu. No i ile mobów można zespawnić komendą spawn mob naraz, czy można używać komendy chyba lightning, warn of smite, czy chyba działa to na moby, z tego co wiem. To nieważne, nieważne. I teraz tutaj są komendy, jakie może używać chyba normalny gracz, normalna klasa. Tutaj jak gracz, a tutaj nie, tutaj jak gracz, znaczy, bo tutaj możecie sobie podzielić na przykład na ludzi, którzy dopiero wbili na serwer i grają niedługo, i na gracza, nie? I tutaj macie komendę gracza, tam właśnie takie osoby jakby gościa, że to nazwę. Tam możecie potem przyznawać możecie przyznawać, jak to się nazywa, rangi, ale to mówię, no nie na dzisiejszy odcinek wszystko. Tutaj kit tools, czyli jakie rzeczy ludzie dostają na start. Drewniana łopata, Boże, kamienna łopata, kilof, miecz i siekierka, nie wiem, które to z tych, ale nieważne. Jakie te komendy działają na tabliczkach. No i różne, możemy edytować, ale no to jak mówię, nie na dzisiejszy odcinek, zrobię kolejny odcinek, jak będziecie chcieli, jak edytować Essentiala i inne pluginy. No ale to nie na dzisiaj, no to komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia. Cześć!